Środek od środka, wersja poszerzona. Witam w kolejnym odcinku. Tym razem rozszerzamy nasz zbiór państw azjatyckich, do których mieliśmy dostęp, o kolejne, o Tajlandię. Dużo się dzieje na ulicach Bangkoku, stolicy, a także i w innych miastach tego kraju. Dzieje się nie po raz pierwszy w historii Tajlandii, na pewno nie po raz ostatni, ale pierwszy raz padają słowa, deklaracje i postulaty, których wcześniej kraj nie słyszał. Mianowicie, bardzo wiele było w ciągu historii Tajlandii zamachów stanu, co najmniej kilkanaście przez ostatnie dekady. Od momentu, kiedy w 1932 roku z minuty na minutę praktycznie, bo decyzja z dnia na dzień się dokonała, porzucono system monarchii absolutnej na rzecz monarchii konstytucyjnej, zdarzało się, że hunty wojskowe przejmowały władzę, a czasem nawet pułkownicy zastępowali generałów, czyli hunty między sobą też jedna drugiej zabierała władzę. Dlatego nie dziwne mieszkańcom były różnego rodzaju przewroty, wojsko na ulicach, a także niestety pacyfikowanie marszów i demonstracji, głównie studenckich, do których zaczęło dochodzić od lat 70. No i tak 14 października 73 roku protestowano i demonstracja była krwawo stłumiona. 6 października, 3 lata później, w 76 roku na Uniwersytecie w Bangkoku o nazwie Thammasat, też doszło do masakry jeszcze gorszej niż ta z 1973 roku i między innymi do tych wydarzeń, no bo październik, początek października, 14 i 6, odwoływano się podczas demonstracji, które rozpoczęły się ponad 10 dni temu. Obecnie jest chwila przerwy. Obecnie, zaraz, za chwilę, skończy się trzydniowe ultimatum, jakie w środę premier kraju, premier generał Prayut Chan-o-cha usłyszał ze strony demonstrantów. Osoba, która powiedziała to ultimatum pod koniec demonstracji, która już kończyła ósmy dzień z rzędu protestów, została od razu aresztowana. Wcześniej liderzy protestów, takie osoby, które teoretycznie uważane są za przywódców, takich nieformalnych przywódców w ruchu, który wszystkich stawia na równi, bo hasłem protestów w Tajlandii jest Everybody is a leader, czyli każdy jest przywódcą, każdy może być liderem. Ale jest kilka takich osób, między innymi Panusaya Sitijirawat Thanakul, która ma pseudonim Rung, to jest dziewczyna, studentka młoda, oraz na przykład wyleciało mi z głowy jego imię. Penguin to jest pseudonim, Chirawat to jest nazwisko, nie przypomnę sobie. Penguin Chirawat. W każdym razie chłopak, tak samo Anon Nampa. Osoby, które co chwila są na zmianę aresztowane, wypuszczane, żeby przez policję zostać na nowo wsadzone do więzienia. I policja stosuje taką taktykę, która odrobinę może budzić zdziwienie, ale Tajlandia podzielona na wiele prowincji. Każda z tych prowincji w pewnym momencie wypuszcza swój rodzaj listu gończego, nakazu aresztowania za takim przywódcą, za taką dziewczyną, która przewodzi tłumowi. No i w momencie, kiedy jeden cykl oskarżeń już jest wypełniony, trzeba danego człowieka zwolnić, no to wtedy wyciąga się z policyjnych archiwów kolejne wezwanie, kolejny nakaz aresztowania z innej prowincji. Czasem przewozi danego człowieka przy użyciu dowolnych środków helikopterami przez cały kraj, z północy na południe, ze stolicy w dowolne miejsce kraju. Wojsko ma nieograniczone możliwości w połączeniu z policją i na kolejne dni wsadza do aresztu. Obecnie przywódcy tych protestów zostali wyeliminowani na samym początku, już 14 października, i tak cyklicznie są raz wypuszczani z aresztów, to do nich wsadzani na nowo. Dlaczego ludzie protestują? Na całym świecie jest koronawirus i wszyscy mają źle porówno, w miarę. Azja i tak sobie radzi lepiej niż cała reszta świata z wirusem, no ale Tajlandia żyła z turystyki. I ponieważ teraz jeździć po świecie nie można, poruszać się bez kwarantanny, która jest kosztowna i długotrwała, również nie da rady. Dlatego cały kraj został niemal ścięty przy ziemi, jeżeli chodzi o przychody dla krajowego budżetu, właśnie ze względu na brak turystów. Obecnie, to nawet podkreślają zagraniczne media, w hostelach, które normalnie pękały w szwach ze względu na tych młodych ludzi, którzy z całego świata zjeżdżali do Tajlandii po to, żeby zwiedzać ją jedynie z plecakami, bez żadnych dodatkowych bagaży. Obecnie te miejsca tanie są wypełnione ludźmi, którzy przyjeżdżają na protesty do Bangkoku.
Ale, powtarzam, nie tylko stolica jest pełna tych ludzi, którzy demonstrują, bo protesty rozlewają się po całym kraju. No i tak, nie ma turystów, nie ma przychodów, budżety normalnych przedsiębiorstw upadają, ludzie mają się coraz gorzej. A król obecnie, Rama X, to jest 10. władca z dynastii Chakri, która panuje od drugiej połowy XVIII wieku. Król nazywa się Maha, Maha to jest wielki, więc jakby samym Maha go nie można identyfikować, Maha Vajiralongkorn. Kiedyś jako książę Vajiralongkorn był tak znany, a obecnie właśnie jako król Rama X. Zastąpił 4 lata temu swojego ojca, który panował ponad 70 lat, dosłownie dokładnie 70 lat i 128 dni. Mało kto sprawował władzę jako monarcha na świecie dłużej od niego. Poprzedni król, Rama IX, który nazywał się Pumipon Adunyadej, był uwielbiany przez ludzi. Noszono go praktycznie na rękach, o ile można by to zrobić, bo króla nie można dotykać. Przed królem należy się płaszczyć w takiej pozycji jak krab. Tak płaszczy się po prostu, kładzie się na, ni to klęczy, no to z klęczeniem nie ma już wiele wspólnego. Trzeba uklęknąć, owszem, ale jeszcze się tak rozpłaszczyć przed królem. Nie można patrzeć mu w oczy, więc no, co dopiero nosić go na rękach. Ale poprzedni król, Rama IX, był w ten sposób uwielbiany. On rządził przez te swoje 7 dekad, nie wtrącał się w sprawy wojskowych, ponieważ Tajlandia jest krajem stosunkowo młodym, tam jest duży przyrost naturalny, dlatego dla pokoleń młodych ludzi, a także no już i niemłodych, no 70 lat to jest kawał czasu, dla pokoleń Tajlandczyków był to jedyny władca, jakiego znali. Nie było mowy o żadnym innym. Zawsze był Rama IX. Od II wojny światowej, łatwo sobie policzyć, 2016 minus 70 to jest 1946 rok od II wojny światowej, czyli od czasów naszych dziadków, czasem i pradziadków, jak komuś tak wyjdzie w rodzinie, był to jedyny władca. To jest naprawdę szmat czasu, więc kiedy ten jedyny władca, który jeździł po kraju, pochylał się nad ludźmi, którzy nie mogli na niego spojrzeć, nosił często na szyi, na takim skórzanym, cienkim pasku aparat lustrzankę i taką małą lejkę i robił zdjęcia. Czasem sobie coś zanotował w notesiku, czasem naniósł coś na mapie. No był takim dobrym gospodarzem kraju. Jeździł i się interesował. Jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, to tutaj obok akurat jeden z moich psów zasnął i coś mu się śni. Podskakuje przez sen. Między swoją drogą, Rama IX też jako ten dobry ojciec kraju uwielbiał psy i miał jednego takiego, którego nazywał miedziany pies. Nie pamiętam, jak on się nazywał, nie przygotowałem, bo nie wiedziałem, że pies mi zaśnie i będzie sobie tutaj wydawał z siebie dźwięki takich malutkich piszczałek. Ale pies także był w Tajlandii nietykalny, ponieważ właśnie ze względu na królewskiego psa urósł do rangi najwyższej. No i obecnie syn takiego dobrego ojca narodu ma już wysoko postawioną poprzeczkę przed sobą, ponieważ to nawet nie chodzi o to, że od samego początku rządów musi sprostać temu, co jego ojciec, lubiany przez 7 dekad, zdążył zrobić. Ten kapitał społecznego zaufania, żeby jakoś mógł od razu przeskoczyć albo przynajmniej mu dorównać. Nie o to chodzi. To nie udałoby się nikomu, ale obecny król Rama X, a jeszcze jako książę Vajiralongkorn, był od początku nielubiany, bo on nic nie musiał, a nie trafiono z charakterem. Jak tam rozdawano charakter gdzieś według wierzeń Tajlandii, to jemu nie za bardzo. On stał na górce i po co innego. Zdecydowanie. Wydawał pieniądze na prawo i lewo. Udawał, że jest komandosem, pilotem helikopterów i w ogóle nie wiadomo jakim Rambo, podczas gdy prawdopodobnie dostawał dyplomy za nic. Ale oczywiście nie przeszkadza mu to się obwieszać różnego rodzaju dystynkcjami. Chodzi przeważnie w mundurze. Chodzi chyba zawsze w mundurze. Poza tym, kiedy następują sytuacje, o których za chwilę. Kiedy chodzi w czymś zupełnie innym. Natomiast wydawał pieniądze na prawo i lewo. Wiązał się w kolejne związki. Nie szanował ludzi. Do internetu czasem pomiatał swoją służbą i dworem. Do internetu czasami wyciekały różnego rodzaju nagrania, na których widać było, jak naprawdę nie ma szacunku dla nikogo. Budziło to gniew ludzi, którzy niestety wiedzieli, że kobieta nie może przejąć tronu. Dlatego jedyny syn Ramy IX, jaki by nie był, musi zostać królem. Ten dzień nastąpił w październiku
też już ponad 4 lata temu. Ten październik dla Tajlandii jest miesiącem, jak widać, obfitującym w wiele wydarzeń. 4 lata temu Rama IX zmarł. Rama X przejął tron. Oczywiście procedura kremacji, koronacji trwała długo. Sama koronacja to dopiero po 3 latach, niecałych 3 latach, 2,5 w maju 2019 roku nastąpiła. No ale król był królem, został królem ten nielubiany playboy, bawidamek i utracjusz i jest nim do dziś. Od lat, jeszcze zanim został królem, Rama X obecnie, a wcześniej książę Vajiralongkorn, jeździł do Niemiec. Podobno jest ciężko chory, podobno w sposób nieuleczalny i musi przetaczać sobie krew. Stąd wymaga dobrej opieki medycznej. Znalazł taką podobno w Niemczech i dlatego przeprowadził się praktycznie na cały czas do Bawarii. Ma swoje miejsce, ma swoją willę. Jeżeli nie zajmuje jej, to z tą czy inną żoną obecnie ma królową, ale obecnie także ma i konkubinę pierwszy raz od wielu, wielu dekad, bo już nawet ten zwyczaj porzucono wcześniej. Jego przodkowie odeszli od tego. Natomiast on zdarza się, że żonę wysyła do Szwajcarii, sam siedzi w Niemczech właśnie z konkubiną i w skrócie wydaje pieniądze. W swoim kraju jest tylko gościem. Zatem wyobraźcie sobie, kiedy uderzył wirus, no bo ludzie wiedzieli o tym, spodziewali się tego, nie lubili go. Ale teraz jeszcze do tego wszystkiego, nic nie mogli z nim zrobić, ale do tego wszystkiego na te płaszczyzny bycia nielubianym jako król nałożył się jeszcze wirus. I ludzie oberwali dodatkowo. Widząc zatem, jak król wydaje pieniądze, ile kosztuje utrzymanie jego willi, ile sama willa kosztuje, na ile szacowany może być majątek króla, a według niektórych od 30 nawet do 70 miliardów dolarów może być na koncie króla. I on te pieniądze dostał, formalnie zostały mu przekazane miliardy, dziesiątki miliardów dolarów w momencie, kiedy przejmował władzę, a nawet ze względu na różnego rodzaju sprawowane funkcje w kraju, zdarza się, że podczas ceremonii z udziałem służby podatkowej wręcza się temu królowi bogaczowi także sumy zarekwirowane od tych, którzy płacili podatki niezgodnie z prawem. Czyli nawet ludzie są jeszcze irytowani takim widokiem ceremonii, podczas których król bogacz dostaje jeszcze pieniądze bezpośrednio do niego, nie do skarbu państwa, ale do niego, do monarchy, zdefraudowane przez tych, którzy nie chcieli płacić odpowiednio podatków. Do tego wszystkiego dochodzi obecny rząd, którym kieruje premier generał, tak jak wspominałem wam, ten, który mówi się zamienił mundur wojskowy na garnitur, oczywiście to takie ładne jest dla dziennikarzy z całego świata. W 2014 roku nastąpił ostatni zamach stanu w maju. Maj, październik to takie miesiące, w których dużo się działo ostatnio w Tajlandii. Od maja 2014 roku rewolucja wówczas była bezkrwawa, rządzą wojskowi. W 2019 roku obecny premier zmienił konstytucję w taki sposób, że sobie dopisał do składu senatów 250 osób, które będą posłuszne armii i wykonają wszystko, o co armia poprosi. Nie ma ustawy, której mógłby nie przeprowadzić przez parlament w tej sytuacji. Dlatego ludzie teraz wyszli na ulicę z 3 żądaniami. Chcą, żeby nielubiany premier odszedł jako symbol tych wszystkich zmian i tego, co zostało wprowadzone niezgodnie z demokracją. Żeby konstytucja została przywrócona do tej formy poprzedniej. No i żeby wreszcie król podjął z nimi dialog. Ale oto wczoraj, dzisiaj rozmawiamy w sobotę 24 października, a 23 października król do tej pory milczący w kwestiach protestów i nie zabierający głosu, nie chcący podjąć dialogu z protestującymi, bierze udział w kolejnej uroczystości w kraju. Wyjątkowo wrócił do Tajlandii z Bawarii. Wyjątkowo spędza w swoim kraju, w swojej ojczyźnie więcej niż jedną dobę, bo przez ostatnie miesiące nie spędził nawet nocy w Tajlandii, ale teraz wyjątkowo przyjechał od początku października do początku listopada. Wyjedzie tak około 3 listopada. Mniej więcej wtedy, kiedy będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Przyjechał, ponieważ były główne uroczystości rocznicy śmierci jego ojca, to była ważna sprawa, a także jeszcze przy okazji wypełnia różne państwowe obowiązki. No i podczas jednego z nich spotkał na swojej drodze, idąc pod rękę z królową, spotkał na swojej drodze pewnego człowieka. Pochyla się nad nim, królowa mówi mu coś, a król odpowiada klama, klama, kema, kapcaj. Mówi 4 zdania. I te 4 zdania stały się od wczoraj hashtagiem, symbolem dalszego wyszydzania króla, ale również
symbolem tego, po której stronie on się opowiedział. Ponieważ on powiedział: bardzo dzielny, bardzo dobrze, dziękuję. Podziękował osobie, która na wcześniejszych fotografiach figurowała jako jedyna wśród antyrządowego tłumu, który stał na ulicach, jedyna, która trzymała portret króla w ręku. Stąd zasłużyła, zdaniem króla, na miano bardzo dzielnej. To, co królowa mówi mu wcześniej na nagraniu, no to właśnie: słuchaj, stary, to jest ta osoba, która trzymała twoje zdjęcie. Oczywiście, no to wszystko mogło być wyreżyserowane, bo król, który ma dziesiątki miliardów dolarów na koncie, raczej nie popełnia błędów przed kamerami, kiedy nagranie idzie w świat. No, trudno w to uwierzyć. I nagranie poszło w świat, te cztery zdania, no trzy zdania, no bo dwa razy powtarza to samo, urosły do rangi symbolu tego, że jednak król popiera swoich zwolenników i tym samym demonstranci nie mają na co liczyć. Prawdopodobnie nie skończy się to dobrze. Trudno powiedzieć jeszcze jak. Na razie nie skończyło się masakrą, co już jest swoistego rodzaju, jakkolwiek nie ironicznie brzmiącym albo depresyjnie, ale już jest pewnego rodzaju osiągnięciem, jeżeli chodzi o historię Tajlandii w ostatnich dekadach, bo przeważnie protesty były rozganiane prędzej czy później przy użyciu kul, nawet nie samych pałek czy gazu wodnego, jedno i drugie było już tym razem, gazu łzawiącego, przepraszam, i armatek wodnych. Wszystko było do tej pory używane, ale jeszcze do protestujących nie strzelano. Protestują młodzi ludzie, za brakiem zmian opowiadają się starsi, to starsze pokolenie, które pamięta stabilizację i niezmienność, i woli trwać przy tym. Woli, żeby się nic nie zmieniało. Co przyniesie następnych kilka dni w Tajlandii? Trudno powiedzieć, ale kraj jest niezwykle ciekawy, niezwykle skomplikowany i bardzo dużą przyjemność sprawia zawsze analizowanie sobie dźwięków, które przychodzą z tamtejszych demonstracji, właśnie takie rozkładanie hashtagów na kawałki. Ja nie mówię po tajsku, oczywiście, ale słyszę to, co jest nagrywane, i jestem w stanie to znaleźć, więc polecam wam, to jest bardzo dobra zabawa, nawet jeżeli nie znacie tamtejszych liter, to znakomicie daje się zrobić. No i teraz, zwyczajowo, książki na ten temat. Wspominaliśmy Alexa Kerra, który opisywał o Japonii utraconej, on Bangkok odnalazł, tam się przeprowadził w pewnym momencie, człowiek, historyk sztuki, handlarz dziełami sztuki, japonista, który wspaniale pisał o Japonii, ale tak samo dobrze pisze o Tajlandii i Bangkoku. To książka cała jego autorstwa w momencie, kiedy przeprowadził się do Bangkoku. A tutaj taki ni to album, ni to przewodnik, Verytaj z przedmową Alexa Kerra również i z takimi rzeczami, które warto wiedzieć, jeżeli chce się tam jechać. A także wydana niedawno w znanej serii książka o dziejach Tajlandii, ale jednego z autorów stamtąd, dzieło bardzo ciekawe, opowiadające, dlaczego system władzy przez wieki był tam oparty na czymś, co jest nazywane systemem szkatułkowym. Dużo nam tej opowieści o Tajlandii wyszło. Kraj jest przebogaty w znaczenia. Ludzie są niezmiernie przesądni. Wszystko dla nich ma znaczenie. Oni by zastanowili się nad każdym elementem. Tutaj policzyli książki za mną po lewej, po prawej. Stwierdzili, że tu muszę dodać jedną więcej, żeby na przykład duch lewej strony lepiej się czuł poważnie. Oni by tak do tematu podeszli. Te trzy ryby tutaj za mojej lewej strony też może przewiesiliby jakoś inaczej, albo kolorami pogrupowali, ale tutaj już nie wiem, jak by to chcieli zrobić. Ale na pewno by chcieli, bo wszędzie widzą duchy i żyją przeszłością. To jest piękna sprawa i też zasługująca oczywiście na osobną opowieść. Ale jeżeli chodzi o protesty i o tą opowieść, to jeszcze jeden szczegół na koniec. Czasem, jak są nagrania z protestów, słychać, jak demonstranci skandują I hear o, tak jak I hear, jak słyszę o, albo I hear tu, tak jak I hear tu, jakbym też słyszał, ale oczywiście to w ich języku. O to waran, brzydka jaszczura. I hear to przekleństwo, to brzydko. W skrócie, no ty łajdaku. O jako jaszczura, ty głupia jaszczuro, pod adresem króla. Król jest nazywany jaszczurką. Tu, głupek. Premier, prajut, ten, którego chcą się pozbyć. Więc takie okrzyki też można słyszeć. Dużo w internecie można na ten temat znaleźć. Polecam waszej uwadze i polecam te wspomniane książki Alexa Kerra, który niezmordowanie pisał swojego czasu o Tajlandii. Dzięki za uwagę. Środek od środka wróci.